Witajcie, jestem pod Mińskiem Mazowieckim. To moje ostatnie odwiedziny w tym miejscu, więc można uznać, że serial jest skończony. A pamiętacie, o jakiej budowie mówię? Mówię o realizacji, która nie została zakończona przez pierwszą firmę, którą wybrał inwestor. Potem w międzyczasie pojawił się jeszcze jakiś wykonawca, który w zasadzie na dobrą sprawę nie zaczął tu nic robić, aż w końcu pod presją tych wydarzeń inwestor pojawił się w naszej firmie, żebyśmy to my ostatecznie dokończyli tę realizację. I tak też się stało. Roboty zaczęliśmy pod koniec lutego. Można powiedzieć, że no nie roboty, bardziej jak oględziny fundamentu, który dał się naprawić w taki sposób, aby można było postawić na nim konstrukcję domu szkieletowego. A przypominam, że taki fundament stawia wysokie wymagania techniczne co do tolerancji wymiarów, ponieważ nie można nadrobić na ścianie szkieletowej jakichś no, niedomiarów czy nadmiarów. Wszystko musi być po prostu niemalże idealnie równe, zarówno w osiach, jak i w poziomach. Na jednym z filmów pokazywałem wam też, jak niwelowaliśmy ten fundament, a zaraz potem rozpoczęły się te prace, na których tak bardzo zależało inwestorowi, a ich efekt widzicie z tyłu za mną. No dobrze, dzisiaj pokażę wam dom w stanie deweloperskim zamkniętym naszej firmy. Pewne rzeczy będą w standardzie, pewne ponad standardem, a pewnych też nie będzie. I chciałbym się właśnie dzisiaj skupić na tym. Zatem oglądamy. Zacznijmy od elewacji frontowej. Wypowiem się teraz na temat tego, jak została wykończona sama fasada tego domu, mianowicie tynkiem silikonowym. Jest to absolutnie nasz standard na podłożu z kleju, siatki, kleju i podkładu. Jest to tynko o bardzo dobrych właściwościach. Cechuje się wysoką odpornością na działanie dwutlenku węgla CO2. Nie wiem, czy wiecie, ale to dwutlenek węgla obok glonów, pleśni, grzybów powoduje najczęstsze zabrudzenie takich elewacji. Mowa też o kurzu. Oczywiście on też, jeżeli droga jest ruchliwa, powoduje, że w elewacje, w te pory, które znajdują się na tynku, wdziera się brud. No i ten tynk silikatowo-silikonowy wyróżnia się właśnie tym, że bardzo słabą czepliwość ma ta nawierzchnia, a poza tym jest jeszcze bardzo łatwy w czyszczeniu. Tutaj dom poza standardem ma również pokrycie dachowe z blachy. Normalnie stosujemy, jak wiecie, grunt bitumiczny, a za dopłatą możemy wykonać właśnie takie pokrycie dachowe z, powiedzmy, z blachu dachówki czy z blachy na rąbek. Także z gontu, mówię tu nawet o gącie ceramicznym po odpowiednim wzmocnieniu więźby dachowej konstrukcji. Ponadto w tym domu izolację termiczną zewnętrzną stanowi styropian ryflowany, który też jest naszym standardem, ale jak już dobrze wiecie, taką elewację możemy ocieplić również wełną skalną firmy Rockwool. Wykorzystujemy ten materiał, jest bardzo dobry i powszechnie stosowany ze względu na swoją jakość i dobrą cenę. W tym domu ponad standardem są również rolety zewnętrzne elektryczne. Jeżeli spojrzę pod te obudowy, to tam znajdują się już same rolety z lamelami. Przewidzieliśmy to w naszej instalacji właśnie elektrycznej. Jeżeli ktoś życzy sobie takich modyfikacji czy też dodatkowych rozwiązań w domu, mówię nie tylko o takich roletach, ale też nawet, nie wiem, rozprowadzeniu internetu, instalacji alarmowej, jakichś innych urządzeń inteligentnego sterowania, to cały ten, może nie osprzęt, ale okablowanie, wykonamy mu do tego celu i doliczymy po prostu do kosztów inwestycji. Wiadomo, to jest więcej materiału, więcej pracy, no ale zaletą jest to, że powstanie to na miejscu w jednej firmie, firmie, która zna się na tej technologii. Jak zauważyliście, ścianka fundamentowa nie jest wykończona tak zwaną mozaiką, strukturą mozaikową z twardszego rodzaju warstwy tynkowej. Tutaj klienci nie chcieli jej, mieli jakiś inny plan związany z tym elementem budynku. To nie jest w naszym standardzie, a klienci postanowili zrobić to jakoś inaczej, we własny sposób. Niektórzy nawet kleją, z tego co widziałam, płytki betonowe do ścianki fundamentowej i to też wygląda bardzo dobrze, więc nie musi być to tynk. Ale tak jak mówię, nie wiem, jakie plany mają na to inwestorzy. Z tego co widzę, powstała tutaj posadzka tarasowa. Ta posadzka tarasowa jest albo doraźna, albo zostanie jeszcze wykończona. Do jej wykonania inwestorzy, widzę, że użyli belek konstrukcyjnych z drewna
C24 z poprzedniego szkieletu domu, jaki miał tutaj powstać. Ostatecznie nie powstał, więc racjonalnie skorzystali z tego drewna, jak widzę. Powiem wam szczerze, że nawet jeśli nie jest to na stałe, a tylko doraźne, to istniałaby szansa zrobienia z tego fajnego tarasu. Mówię o kwestii wizualnej, bo szczerze sosna bardzo średnio nadaje się na posadzki. Jest zbyt miękka, za bardzo ścieralna, więc najlepiej z drewna to albo gatunki egzotyczne, a z naszych krajowych zdecydowanie polecałbym tutaj modrzew. Jeżeli mówimy o drewnie iglastym, które jest no, po prostu tańsze niż gatunki twarde drewna liściastego, ale no tutaj ktoś sobie po prostu na razie chyba tak prowizorycznie zrobił taki taras, a z czasem powstanie coś lepszego. Naszym standardem owszem są okna, ale w tym przypadku klient zdecydował się na inną ofertę. Nie wiem, co nim kierowało, być może ma kogoś znajomego, który zajmuje się wprawianiem okien. I w takich przypadkach, jeżeli klienci się decydują na takie rozwiązanie, co prawda jest to rzadko, ale bywa, no to wówczas zarówno okna, jak też oczywiście ich montaż, który też kosztuje, odliczany jest od kosztów budowy domu. Więc no, podobna sytuacja ma się z drzwiami wewnętrznymi. O tym też wam już mówiłem niejednokrotnie. W ogóle ostatnimi czasy zastanawiamy się, czy w ogóle nie obniżyć ogólnie ceny takiego domu i nie proponować drzwi wewnętrznych, ponieważ no jest teraz taka gama produktów, jest tyle wykonawców takich drzwi, że no, klienci najczęściej i tak decydują się na jakieś swoje, więc no, tutaj nasza oferta nie jest dla nich no, na tyle istotna, a dla nas to jakaś dodatkowa logistyka zamówień, jakaś wycena i tak dalej, więc zastanawiamy się, powiem otwarcie, czy utrzymywać taką opcję. Natomiast jeżeli ktoś sobie zażyczy, oczywiście pomożemy. Zresztą za chwilkę powiem wam, jak to się miało w przypadku instalacji tego domu. Mówię o instalacji grzewczej i klimatyzującej, bo tutaj w przypadku tego domu ogrzewanie zapewni pompa ciepła, powietrze, woda. Tutaj dolne źródło pokażę wam w postaci jednostki centralnej na zewnątrz. I to nie jest pompa naszej firmy. Myśmy przygotowali w środku instalację hydrauliczną, podłogową też, w tym, jako że do takiej instalacji potrzebne są rurki w posadzce, natomiast już samą jednostkę centralną z montażem klient zamówił sobie oddzielnie na własną rękę, ale za chwilkę zaprowadzę was w kolejne miejsce, gdzie znajduje się dolne źródło klimatyzatora. To jest typowy klimatyzator. Otóż jest on tutaj i w tym przypadku no, my bezpośrednio nie zajmujemy się instalacją takich urządzeń, ale mamy podwykonawcę, który od lat nas w tym wspiera i tutaj klienci zdecydowali się na klimatyzator za naszym pośrednictwem i on został, jak widzicie, już zamontowany. Dobrze, wejdę do środka za chwilkę i pokażę wam, jak wyglądają wnętrza w standardzie. Wchodzę do garażu, od razu na progu zauważyłem, że znajduje się terma wody i tutaj też jest taki przypadek, kiedy to nie my dostarczaliśmy takie urządzenie do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, a klient zamówił sobie to oddzielnie. My zamawiamy albo bojlery, albo termy z własną pompą ciepła do przygotowywania ciepłej wody firmy Atlantic, francuskiej firmy, to jest firma Rotenso i taką wybrał nasz klient. Wewnątrz tego domu nie ma jeszcze drzwi wewnętrznych. Tutaj też jest taki przypadek, co wspominałem wcześniej, że klient wolał wybrać swoje drzwi według własnego wzoru i upodobań. No dobrze, idziemy dalej. No i tak wygląda pomieszczenie garażu w standardzie. Przygotowany jest do malowania. Zamontowane są puszki, zresztą tak jak w całym domu, wystarczy tylko urządzenia do nich zainstalować, czyli włączniki i gniazdka, włączniki światła mam na myśli oczywiście. Na dole znajduje się posadzka. Posadzka w tym przypadku to jest rzecz, którą można wykończyć dosyć tanio. Ja na przykład 8 lat temu, kiedy wykończyłem swoje pomieszczenie techniczne, to i analogiczne wykończenie podłogi warto zastosować. Użyłem płytek z popularnej sieci francuskiej marketów budowlanych. Najtaniej jak się dało, chyba 20 zł za metr to kosztowało. Teraz jest oczywiście trochę drożej, ale generalnie jakby zasada jest ta sama. Nie ma co wchodzić w jakieś wysokie koszty, jeżeli świetnie sprawdzi się po prostu gres. Należy tylko sprawdzić jego wytrzymałość na nacisk osi. Generalnie należy też uwzględnić mrozoodporność, aczkolwiek tutaj jest w tym przypadku pomieszczenie ciepłe, bo będzie
ogrzewane, nie tak jak reszta, ale będzie ogrzewane powietrzem resztkowym, więc tutaj zawsze temperatura będzie dodatnia i nie ma co się martwić. Naprawdę wystarczą jakieś przeciętne płytki gresowe o dobrej wytrzymałości. I to samo dotyczy pomieszczenia technicznego, które znajduje się tutaj. Przyszedłem do pomieszczenia technicznego. Tutaj nie zamontowany jest jeszcze bufor wody, ale jak widzicie, jest dużo miejsca, żeby go tutaj zainstalować i tenże bufor będzie dostarczać ciepłą wodą do instalacji grzewczej w podłodze. Jestem w holu. Tak wygląda nasz standard. Tę podłogę wystarczy zamieść. Warto też ją zagruntować środkiem gruntującym do betonu i można przystąpić do wykonywania posadzki. Można tu ułożyć zarówno gres, jeżeli jest ogrzewanie podłogowe, ale też panele winylowe, jak też drewno. W tym przypadku, kiedy jest ogrzewanie podłogowe, drewna lepiej unikać, bo drewno jest izolatorem i oznacza to, że ciepło z posadzki nie będzie się dostawać do wnętrza tak, jak powinno. Nie wiem, jaki plan na wykończenie tej posadzki mają inwestorzy, ale tak to się właśnie robi. Czyli układamy powierzchnię z jakiejś warstwy ozdobnej, przewodzącej ciepło. Wykańczamy listwami przyściennymi i posadzka gotowa. Malowanie oczywiście można zrobić samodzielnie, a można zlecić to komuś. Te ściany są od razu przygotowane. Nie trzeba nic robić, szlifować, nic. To wszystko na razie jest takie łaciate, ale uwierzcie, można w 1-2 dni pomalować cały taki dom na jednolity kolor dwukrotnie i to wszystko nabierze pięknego wyglądu. Co do aneksu kuchennego, ja w swoim aneksie posiadam akurat drewno, normalną posadzkę drewnianą z desek frezowanych czterostronnie. Nie jest to może najbardziej praktyczne rozwiązanie, ale tak chciałem, nie wnikając, jeżeli będzie to gres, to tutaj tylko i wyłącznie przy układaniu tego gresu i jakiegoś cokołu, czy to będzie też cokół gresowy, czy to będzie jakaś listwa przyścienna, należy uważać, żeby nie uszkodzić tej taśmy soudal, która jest pokryta jeszcze dodatkowo folią w płynie, ponieważ jest to element hydroizolacji wnętrza ściany. Gdyby doszło na przykład do przebicia na jakimś zaworze wody, do jakiejś nieszczelności, jeżeli by to pomieszczenie zalało wodą, to wówczas nie dostanie się ona pomiędzy płytę fundamentową, czy też ściankę fundamentową, a konstrukcję drewnianą. Tutaj, jeżeli chodzi o standard, słupy zostały wykończone najzwyczajniej w świecie płytą karton gips z narożnikami aluminiowymi, aluminiowo-siatkowymi dokładniej. Jest to struktura wytrzymała. Trudno to zepsuć, nawet jak są dzieci, czymś uderzą, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nic się nie stanie, a nawet jeżeli się stanie, to od razu odpowiadam, wystarczy trochę gładzi szpachlowej i już taki narożnik jest naprawiony. Często nasi klienci zastanawiają się nad tym, czy by nie wykończyć takich elementów w drewnie. Możemy w takiej sytuacji zrobić w ten sposób, że nie będziemy zabudowywać takich słupów płytą karton gips, a pozostawimy w takiej postaci, żeby było wygodnie zrobić zabudowę drewnianą. I to dotyczy też tych górnych słupów na antresoli. U mnie akurat one są wykonane w drewnie. Na przykład takie krawędzie, które tam widzicie, krawędź tej antresoli, za chwilę tam wejdę, wam ją pokażę, to tutaj też to jest praca dla stolarza. Stolarz wykonuje listwy krawędziowe i te listwy mają kształt litery L i zakładają i mocują jednocześnie na tym narożniku i to wygląda bardzo pięknie, estetycznie. Tutaj widać nawiew klimatyzacji. Dobrze, wejdą na górę i tam pooglądamy sobie wszystkie szczegóły. Tutaj na czas budowy przy drabinie założyliśmy taką blachę, żeby nie obrywać krawędzi posadzki betonowej. Przygotowana też z tego powodu, że ogrzewanie podłogowe znajduje się również na stropie drewnianym. I mówiłem wam o słupach. Sobie możecie zobaczyć. Możemy zrealizować też dla naszych klientów schody i balustrady. Nie ma problemu. W momencie, kiedy poddajemy wycenie taki dom, możemy też uwzględnić również to. Jest tych wzorów mnóstwo. My też nie jesteśmy w stanie wykonać każdych. Raczej specjalizujemy się w balustradach drewnianych, a klienci życzą sobie nierzadko stalowe, szklane i tak dalej, ze szkła hartowanego. My już nie mamy takiego wachlarza, że tak powiem, oferty schodowo-balustradowej, że tak wypowiem, więc to jest taki powód. Czy okna były nasze, czy nie nasze? Nasze, fakro. Okna połaciowe, więc
To też jest częścią standardu. Co do drzwi, mówiłem wam, że klienci wybierają różnie, ale te otwory drzwiowe są przygotowane do montażu. Każdych drzwi wewnętrznych wystarczy dociąć odpowiednio płytę, założyć futryny, a do tego założyć jeszcze oblicówki dookoła i drzwi są, można powiedzieć, wprawione. Kolejne pomieszczenie, zdaje się gabinetu. Ta górna powierzchnia tej antresoli jest świetna, w ogóle to jest tak ciepło, naprawdę domy szkieletowe są mega ciepłe. Na dole było mi już gorąco, a tutaj to już w ogóle, bo ciepłe powietrze idzie do góry. Podobna sytuacja ze sprzętem elektrycznym jest tutaj i na terenie całego domu, tak jak mówię, widzę, że tutaj włączniki światła już zostały założone, oprócz ramek i samych tych nakładek na włączniki. Możemy to zrobić jako firma, a żeby założyć dodatkowe urządzenia, no tutaj trzeba je zakupić. Wynika to z tego, że klienci mają najrozmaitsze życzenia co do wyglądu takich włączników, więc no, czasem montaż tych włączników różni się od siebie i nie ma tego montażu w standardzie. Klienci sobie zamawiają takie, jakie chcą, włączniki czy gniazdka, a my możemy z dodatkową opłatą to zamontować. Nie oszukujmy się, jeżeli ktoś jest w miarę gramotny, to może to zrobić tak, że sam wyłączy na skrzynce elektrycznej odpowiedni bezpiecznik i może przystąpić do pracy. Zresztą zaraz wam pokażę, jak to wygląda w takiej skrzynce elektrycznej. Tu przyjedzie nasz elektryk i wszystkie bezpieczniki opisze. Tu jest jakieś zasilanie trójfazowe, widzę, różnicówka i tak dalej. I będzie napisane na przykład gniazdka, parter, gniazdka, poddasze, oświetlenie parter, oświetlenie poddasze, terma wody, pompa ciepła, nie wiem, jeżeli będzie zasilanie bramy, to zasilanie bramy. Wszystko na oddzielnych obwodach pięknie porobione i opisane, więc jeżeli ktoś sam będzie chciał sobie zamontować gniazdka, wyłączyć czy na listwie, zwyczajnie w świecie, zasilanie gniazdek i światła na parterze, zamontuje i uruchomi. I tak analogicznie również zrobi na poddaszu użytkowym. A no nie jest to naprawdę zadanie, które można by nazwać jakimś wielkim wyzwaniem. Jeśli chodzi o instalację podłogową, mamy tutaj rotometry, które umożliwiają zwiększenie ciśnienia w różnych obiegach, ciśnienia zimnej i ciepłej wody, w różnych obiegach, z jakich składa się ta instalacja. I dodatkowo od razu nasi hydraulicy, którzy przygotowują takie instalacje, wykonują taki opis na drzwiczkach, które będą zamykać tą skrzynkę z rotometrami, żeby właściciel domu mógł sobie wyregulować nie tylko na termostacie elektronicznie za pomocą sterownika temperaturę, ale też wykorzystać do tego celu po prostu ciśnienie w układach poszczególnych pomieszczeń. I mamy tutaj na przykład, że rotometr pierwszy to jest sypialnia przy schodach, drugi łazienka duża, sypialnia prawa to numer 3, numer 9, dajmy to sekcja czwarta od strony kuchni. Także wszystko jest pięknie opisane, więc można sobie swobodnie samemu wyregulować taką instalację zarówno w zimie, jak i w lecie, ponieważ rotometry są w dwóch kolorach, jak widzieliście, w niebieskim i czerwonym. Czerwony to ciepła woda, tym zajmujemy się zimą, a niebieski to zimna woda, więc tutaj możemy schłodzić sobie posadzkę latem, zwiększając ciśnienie wody zimnej w danym obiegu. Tutaj jest cała jednostka sterująca, cała elektronika systemu pompy ciepła, która będzie sprzężona jeszcze z buforem wody. Oczywiście zwróćcie uwagę, że wykonaliśmy dodatkowe zabezpieczenie elektryczne przeciwprzepięciowe tutaj, przeciwprzeciążeniowe na ścianie, także tym też się nie musi martwić klient. Po prostu znamy takie urządzenia, wiemy, jak przygotować pod nie instalację elektryczną. Ze względu na to, czy my to instalujemy, czy instaluje to inna firma, wiemy, jak to zrobić. Jeszcze w pomieszczeniu technicznym pokażę wam, tutaj jest rurka odpływu wody. Gdyby się coś rozszczelniło, najpewniej gdyby cokolwiek miało się rozszczelnić, to byłby to bufor wody, to woda bezpiecznie spłynie sobie do kanalizacji przez tę oto rurkę. Ona zostanie docięta, wykończona kratką, ale to już w chwili, kiedy zostanie wykonana tutaj posadzka z gresu najprawdopodobniej. No i tutaj również jest to pomieszczenie mokre, więc przy ścianach znajduje się listwa przeciwzalaniowa, solda zapewniająca całkowite bezpieczeństwo przed dostaniem się wody do
wnętrze ściany, dokładniej mówiąc w tym przypadku pod ścianę. Wróciłem jeszcze na chwileczkę do pomieszczenia przy szyi łazienki pod schodami. Tutaj chciałem wam powiedzieć, że między ścianką a posadzką, między płytą karton gips też dajemy silikon, tę szczelinę uszczelniamy w ten sposób, zanim nałożymy taką taśmę Soldal. Ona nie jest rozłożona na całej długości ścian, ponieważ przepraszam, wykonany zostanie tutaj jeszcze brodzik. Nie, to będzie odpływ liniowy, bo już widzę, jest niecka pozostawiona. Wszystko zostanie jeszcze o taką taśmę uzupełnione, ale to już na późniejszym etapie podczas wykańczania tej łazienki. Moja uwaga generalna jest taka, że taki dom w momencie, kiedy oddajemy go w stanie deweloperskim zamkniętym, nadaje się natychmiast do wykończenia, co sami dzisiaj mogliście obejrzeć. Ściany są gotowe do malowania, posadzki wystarczy zamieść, zagruntować i można zacząć malować ściany. Najpierw farbą na podkład, może być to tańsza farba, a później jakąś lepszą farbą, docelowo dwie warstwy, ale to tylko na pierwszy raz, bo kiedy będziecie odświeżać to malowanie po kilku latach, wtedy już wystarczą tylko dwie warstwy farby docelowej, a dzisiaj są tak dobrze kryjące farby pierwszej klasy, klasy A, no to wówczas już można nawet jednokrotnie pokryć powierzchnię i uzyskać bardzo ładny, jednolity, estetyczny efekt. Tutaj jeśli chodzi o posadzki, również niczym się to nie różni od domu murowanego i układamy na odpowiedni materiał montażowy, czy to deski, czy to gres, czy to bez materiału montażowego, tylko na odpowiedniej piance panele podłogowe, bo jest to podłoga tak zwana pływająca. Więc cóż, różnica w prędkości budowy takiego domu polega też przede wszystkim na tym, że takie powierzchnie ścian nie wymagają nakładania gładzi, nie wymagają sztablatury. Można to zrobić i tym bardziej, że na płycie karton gips robi się to znacznie szybciej niż na zwykłej ścianie murowanej, ale nawet w takim wariancie standardowym, jaki my oferujemy, taka płyta karton gips, taka sucha zabudowa po takiej obróbce, jaką widzicie na przykład za mną, natychmiast można ją malować i to wygląda po prostu równiutko i estetycznie. I to znacznie skraca czas budowy domu, bo budowa domu to nie tylko fundament, konstrukcja, pokrycie dachowe, instalacje, ale to też przede wszystkim wykończenie, które nie tylko jest drogie, ale też przede wszystkim jest bardzo pracochłonne. Szczególnie w przypadku, kiedy trzeba zrobić taką pełną sztablaturę ścian i trzeba wykonać mokre tynki. No i tutaj dom szkieletowy ma znaczną przewagę. I znajdą się osoby, które powiedzą, że nie, dzisiejsze domy nie muszą schnąć, ponieważ zaprawy są nowoczesne, szybko odporowują. Tak, są nowoczesne, mają dużo lotnych związków chemii organicznej. One odporowują rzeczywiście szybko, ale też szkodzą takiej konstrukcji po latach, ponieważ ulotnione takie związki pozostawiają sobie pory w betonie i w te pory niechybnie dostanie się woda, a woda w konstrukcji to niestety problem. Problem rozprężania zimą i kurczenia się latem, odporowywania, i to powoduje mikropęknięcia i stałe zawilgocenie struktury muralskiej, która nie powinna przekraczać 20%. Już nawet producenci farb obecnie chwalą się na produktach, że nie wiem, ich farby zawierają tylko 2-3% LZO. Jak mówiłem, w Szwajcarii nie mogą przekraczać tych 3%. Mówiłem na którymś z filmów, a u nas reklamuje się coś, co w innych krajach jest standardem, jako wielką zaletę. Oczywiście jest to zaleta, ale to powinien być standard. Niektóre farby mają tych związków chemii organicznej, które odparowują wiele więcej. Tutaj się mówi o tym głównie w aspekcie zdrowia mieszkańców domu pokrytego taką farbą, bo rzeczywiście te związki lotne chemii organicznej odparowują. Na pewno nie jest to zdrowe dla ludzkiego organizmu, ale to też nie jest zdrowe dla samej konstrukcji domu. Tych lotnych związków chemii organicznej jest znacznie, znacznie, kilka rzędów wielkości więcej w zaprawach betonowych, więc jeżeli one odporują, tak jak wam powiedziałem, przyroda nie cierpi próżni do mikroporów pozostawionych przez te związki odparowane, dostanie się woda i zacznie się degradacja. A jak mówi mój znajomy, który zajmuje się od ponad 30 lat usuwaniem skutków zawilgoceń na terenie Austrii, budownictwo murowane, ale nie tylko murowane, bo szkieletowe również, ale murowane przede wszystkim i w ostatnich czasach, co on podkreśla, to ciągła walka z wodą. Właśnie z powodu tego typu zapraw.
No i cóż, na dzisiaj to tyle. Niebawem pojawię się na kolejnym placu budowy. Zapewne udam się do Konstancina Jeziornej w najbliższym czasie. Tam budujemy bardzo ciekawy dom. Myślę, że już w tym miesiącu uda mi się pokazać też ten duży dom z Michałowic. Może już ukończony, może już umeblowany. Jeżeli nie, to są też kolejne budowy, o których będzie, myślę, warto coś wspomnieć i pokazać je na filmach wideo. Więc pozdrawiam Was na dzisiaj i życzę wszystkiego dobrego. Cześć. Po skryptum, słuchajcie, wyszedłem, jest tak przyjemnie chłodno. W domu było bardzo gorąco, te domy są naprawdę ciepłe. Jeszcze jak ktoś podniesie temperaturę za mocno, mam wrażenie, że jest mocne grzanie nastawione. To jest naprawdę, aż za ciepło. Jeszcze raz cześć.